tak powiem, kiepski. Tutaj było parę elementów, które nie zagrały. Takim dla mnie przynajmniej największym plusem z tej zimy jest to, że gdzieś w połowie sezonu zdałem sobie sprawę z tego, co jest mi potrzebne, czyli że potrzebuję tej pracy z psychologiem, że gdzieś na tym elemencie najwięcej pracę. Taką współpracę podjąłem, później po czasie zaczęło to przynosić efekty. Już myślę, że tam końcówką zimy, no jakieś drobne efekty tej pracy też było widać, bo już w tych startach kontynentalnych zaczęły się robić te skoki trochę fajniejsze. No i teraz sezon letni, tak naprawdę zmieniłem grupę, w której trenowałem. Ustaliliśmy z trenerami cel, jaki chcemy osiągnąć, do czego chcemy dążyć, co chcemy poprawić. Mieliśmy na to konkretną wizję. No i to był taki nasz plan na to lato, żeby w ten sposób przetrenować, przepracować. No i ta praca przynosiła fajne efekty. To było też widać później po wynikach. Tak, widać też było dużą pewność siebie w swoich skokach i zachowaniu. No tu jest zasługa mojej pani psycholog, bo to jest tak naprawdę praca z psychologiem i to też bardzo dużo daje później w skokach. To jest praca z psychologiem taka, że tak powiem, na bieżąco, czy taka jakaś doraźna, gdy jest jakiś problem, gdy coś nie... Nie, tutaj to jest, przynajmniej ja sobie wyobrażam to, nie wyobrażam sobie tej pracy takiej właśnie doraźnej, tylko tu jest regularne spotkania co jakiś czas, też w miarę możliwości, jak są zawody, bo tu jednak w pracy z psychologiem nie chodzi o to, żeby wytłumaczyć to, co się stało, tylko żeby się nauczyć zapobiegać takim sytuacjom i gdzieś po prostu z nich wyciągać wnioski, a nie na zasadzie takiej, że pójdę i będę płakał, bo się stało tak. A pani psycholog mi wytłumaczy, że nie płacz, bo to nie twoja wina. Nie o to się rozchodzi, to jednak trzeba popracować nad tym, co zrobić, żeby te takie sytuacje po prostu nie dopuszczać. Też jakieś były zmiany techniczne, tak? Gdzieś coś odkryli. Jakiś błąd. Dla nas laików to może nikt niewiele mówi, ale... Po prostu to miało miejsce tak samo na początku sezonu. Jakby z trenerami omawialiśmy tą strategię na pracę, co chcemy osiągnąć. No i tutaj właśnie był ten element techniki, czyli samego wyjścia z progu. Zawsze miałem gdzieś tendencję właśnie do tego, żeby szarpać górą i to powodowało dość spore opory powietrza za progiem. No, mniejsza prędkość to i przylot. Tak to wyglądało. No i nad tym elementem zaczęliśmy po prostu mocno pracować. No i wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu udało się ten błąd wyeliminować. A wypracowałeś już automatyzm w tej swojej zmianie techniki, czy jeszcze czasem odzywa się właśnie ten stary sposób wyjścia z progu? Myślę, że już to jest i tak w dużej mierze te błędy już się tak nie pojawiają jak kiedyś. Tutaj nawet jeżeli skok jest gorszy, to też już nie ma tego elementu, żeby to klatko było szarpnięte, tylko jednak gdzieś te błędy pojawiają się w innych miejscach. Ale mimo wszystko ten element techniki, na którym tak intensywnie trenowaliśmy, to on zostaje i to nie ucieka, więc to jest jak najbardziej fajne. Kilka dni temu zakończyliście zgrupowanie w Oberhofie. Jak możesz je ocenić ze swojej perspektywy? Myślę, że to było takie fajne zgrupowanie. Mieliśmy okazję skoczyć na torach lodowych. Co prawda tory lodowe były tylko na małej skoczni. Ona też jest trochę specyficzna i trochę trudna. Ale poza tym mieliśmy bardzo fajną pogodę, skocznie przygotowane. Mogliśmy tak naprawdę na spokojnie potrenować i ja bym powiedział, że to było takie udane zgrupowanie. Nie było żadnych przeszkód i żadnych elementów, które by nas tam zaskoczyły. Spodziewasz się znaleźć w kadrze na weekend? Co znaczy? W kadrze jestem, a na pierwszy konkurs jadę, bo sobie to zapewniłem latem. Bo takie mamy umowy, że ktoś, kto robi miejsce do Pucharu Świata z Pucharu Kontynentalnego, to te miejsca mamy imienne. Więc takie są umowy, więc razem z Maćkiem mamy te miejsca zapewnione. Łatwiej sterować szybowcem czy nartami? Wiem, że mieliście ostatnio znowu takie loty. Cóż, no szybowcu siedziałem pierwszy raz, co spełniło się takie też moje trochę marzenie małe, żeby się szybowcem przelecieć i miałem okazję też nim posterować. Nie, znaczy na pewno jeszcze dużo mi brakuje, bo to jest jednak mechanika lotu szybowca jest dużo inna niż
szybciej nart niż skoczka narciarskiego, no i poza tym na nartach już, z nartami już mam styczność, no będzie blisko 20 lat, a przy powcu się dzieje pierwszy raz, więc tutaj ciężko tą trudność porównać. A teraz zgrupowanie w Szczyrku będzie z waszej strony, tak? I jeśli chodzi o przejście z torów lodowych i ceramiczne i odwrotnie, nie obawiacie się tego trochę? Nie, tak naprawdę tutaj prędkości, jakie osiągamy, są bardzo podobne i jedyne co się zmienia, to jest takie wrażenie dźwiękowe, bo jednak te tory letnie są głośniejsze po prostu. To tak naprawdę jest tyle. Więc tutaj jakby nie przewidujemy i nie boimy się tego, że jakieś będą problemy przez te takie przejścia. Tak, a jeszcze tutaj wróćmy do tego, bo trener Maciusiek powiedział, że tutaj były drobne problemy, jeśli chodzi o twoje przejście właśnie na tej małej skoczni w Oberhofie. Czym było to spowodowane? Czym było to spowodowane, to sobie wyjaśnię z trenerami. I no myślę, że to temat jest po prostu zamknięty, nie ma co opowiadać. Jaki cel na najbliższy sezon? Jakie cele sobie główne właśnie stawiasz? No przede wszystkim dobre skoki, to żeby one mnie cieszyły, bo to jest taka u mnie podstawa. Jeżeli wykonuję to, co sobie założyłem przed skokiem, jestem z tego skoku zadowolony, to on też ma odpowiednią odległość i jest po prostu fajny. No, a jakby samych nie bazuję na tym, żeby się określić coś tam, jakieś konkretne miejsca, tylko ja mam dobrze skakać, a jakie będą miejsca, to na to też ma wpływ dużo innych czynników, i na które ja nie mam wpływu, więc się po prostu tym nie przejmuję. A myślisz nad głównymi imprezami sezonu, czyli turniejem czterech skoczni, mistrzostwami świata w lotach? Tak jak nad każdymi zawodami, to mam po prostu iść i skakać i wykonywać te swoje zadanie. To jest konkurencja jak każdy inny tak naprawdę, więc ja bym tego nie rozgraniczał. Nastroje przed Klingent albojowe? Normalne. Bez jakichś większych napięć, bez jakiegoś spinania się, bo to jest tak naprawdę niepotrzebne. Po prostu jedziemy na zawody, mamy umiejętności, nad którymi trenowaliśmy cały sezon letni. Jedziemy je wykorzystać na zawodach, tyle.